Witamy serdecznie w następnym odcinku Fair Play, gdzie jest jakaś akcja fair, którą warto pokazać wam, graczom, która pokazuje właśnie, że Polacy zachowują się bardzo fair. Oczywiście robię to głównie dlatego, że martwi mnie ta cała sytuacja na europejskim serwerze, gdzie Polacy naprawdę ostatnio są źle widziani. Oczywiście przez to, że nas jest najwięcej i też dużo jest tych takich głupich graczy, którzy właśnie spowodowali, że w tej chwili o nas tak się mówi, jak się mówi. Oczywiście w tych meczach, w tej bitwie, gdzie jakiś Polak zrobił godną polecenia akcję, nie widać, czy to jest Polak, bo zazwyczaj ci gracze, którzy zachowują się fair, też komunikują się po angielsku. Nie ma czegoś takiego jak siemka.pl i tak dalej na początku, tylko cicho, spokojnie, jak widać tutaj. A właśnie, jak widać tutaj, czyli akcję fair, którą chcemy pokazać, którą chcę pokazać, wykonał na IS-7 Kacperek 1234 z klanu PK3. No witam wszystkich. Witam serdecznie. Mapa Ensk, IS-7. To tak może na początku się ciebie spytam, jak ty, czy ty też często widzisz, że Europa nie lubi tych Polaków na randomowych meczach? Znaczy, ja to spotykam częściej, jak gram na niższych tierach, tam piątych, szóstych. To często jest taka sytuacja, że jakiś, nie wiem, tam Polak, który no tak nie najlepiej sobie radzi z grą, chodzimy, powiedzmy tak. No to często jest wyzywany, chociaż no, staram się stawać po jego stronie. No. Oczywiście najlepiej by było, żeby się komunikować w języku angielskim, żeby nie pisać tego siemka i tak dalej, to by nie prowokowało tych niemieckich graczy, czy nie wiem właśnie, kto nas tak najbardziej nie lubi. Do tego, no ale przecież wszyscy piszą w różnych językach, Francuzi, Czesi, a jakoś o dziwo tych Polaków, od razu jak ktoś napisze siemka.pl albo kto z Polski, to od razu, znaczy często bywa tak, że znajdzie się jakiś właśnie gracz europejski, który uzna, że o, Polish nob again i tak dalej, a co powiesz na temat IS-7? Znaczy, to jest bardzo przyjemny czołg, moim zdaniem. Jedne, co tam mam mu do zarzucenia, to celność tego działa, ale tak to pancerz ma dobry, prędkość też w miarę, no i dobry ogólnie. Prędkość maksymalną ma bardzo dobrą, ale niestety nie szybko ją osiąga na prostych tam drogach. No, ale na prostej tam dojedzie do tych 40 nawet, to wystarczy w miarę. Dobra, ja tak oglądamy sobie tutaj meczyk, ja trochę przewinę, razy dwa, tutaj bijesz MX-a 50-120, to wiadomo, wszystko wchodzi, dostajesz oczywiście jakieś tam strzały, oczywiście nie jest to twój najlepszy meczyk tym czołgiem, po prostu tu głównie chcemy pokazać tą akcję, która będzie na końcu, bitwa spotkaniowa z jednym kapem na środku. Tam T57 z wypiętą lufą na ciebie, to postanowiłeś jednak go olać i zająć się innym czołgiem. Wszystko wtedy leci w szybkości razy 4. Teraz to się ogląda, nie? No. I co my tu mamy? Zostaje kolega właśnie w 9 Tank Destroyerze. What the fucku? 9 tieru już zniszczył 4 czołgi. I tak wychodzi na to, że właśnie wy tutaj zrobiliście chyba najwięcej w tym meczu. No jakoś tak było. Esto tutaj jest bity, ty przez okienko go tu celujesz. Obrażenia spore zrobione. I został tylko Esto i Ferdynand. No i tutaj już w zasadzie Esto na hita zdjęty. Tak naprawdę IS-7 ma niby 490, ale często losuje ponad 500, nie? No.
Praktycznie to większość strzałów takich wchodzi. No, ale został Ferdynand, więc zaraz będzie ta akcja, gdzie po prostu, moim zdaniem, jest to bardzo fair akcja twojego zachowania. Kapuje Tank Destroyer, ty zostałeś i kolega tylko w meczu. No i ty szukasz Ferdynanda. No i sobie go tu szukasz, nie wiadomo gdzie jest, bo on nie został w ogóle wykryty, nie? No. No ale jest znaleziony, no i co, zauważyłeś, że... No, że awkuje. Że awkuje. No i w zasadzie mogłeś go zdjąć i zakończyć meczyk, ale wpadłeś na jaki pomysł? No, wpadłem na pomysł, żeby tamten WT miał jeszcze lepszą bitwę, bo jak już miał specjalistę, no to czemu jeszcze ma okupanta nie dać? No to stwierdziłem, że mu pomóc, nie? Czyli strzeliłeś nie w silnik, w wieżę, żeby go nie podpalić. No i chociaż po bokach wieży mogłeś w amunicję strzelić i wtedy mógłby wybuchnąć, ale chyba ten środek wieży właśnie, tak mi się przynajmniej wydaje, ale nie jestem pewien, tam nie podpala się. No i napisałem WT Cup Points for You. I zobaczmy reakcję graczy. Najlepsza nie była. No i sobie tutaj stoisz, tamten kapuje. Pamiętajcie, jest to bitwa spotkaniowa, czyli 3 minuty kapuje się kap w jedną osobę. GW typ pisze, IS-7, co ty robisz, nie? What the fuck? Nie rozumieją tej akcji zawsze, przecież niszczy się ten czołg, ostatni. Nie myśli się o... No i teraz zaczynają... Aha, on może myśli, że ty nie masz nabojów, nie? No, żebym go, nie wiem, pozderzał. Zabicho! Po czesku coś tam. wiem dlaczego oni chcą, żebyś go zabił. Bo znaczy, się... Bo czasu się nie chce ten tracić. No, ale oni się wkurzyli, że on se po prostu stał na awku, mimo to, że patrzcie, to jest zielony gracz, który już jeden czołg zniszczył, po prostu w pewnym momencie... Fuck you, IS-7! Fuck you! Nie rozumiem, o co mu chodzi, przecież coś ty mu złego zrobił, nie? Jeszcze 56 sekund. Moron! Get some brain! Widzicie, nawet jeżeli chcesz coś dobrze zrobić, to takie wyzwiska, nie? Przecież oni mogą sobie wyjść już do garażu, rozpocząć nową bitwę, przecież widzą, że już szans nie ma. IS-7, let's troll. To już nie rozumiem, czy to jest pozytywne, czy negatywne. Wolesek z Czech. No i jeszcze 24 sekundy. A ty tak na co dzień starasz się robić takie dobre uczynki dla graczy. Czy to tak właśnie zauważyłeś, że jednak ten what the fuck 9 tieru, po prostu, który 47 tysięcy meczy rozegrał, widać, nieźle napykał się w tą grę. Po prostu zrobił dużo w tym meczu, bo 6 czołgów zniszczył. I po prostu chciałeś mu dać taki prezent. Czy... Znaczy, no jak widzę, że ktoś ma już dobrą grę, a mi to tam specjalnej różnicy nie zrobi, no to staram się pomóc. Nie, no to czemu nie? No jak widać, skapowany kap i zniszczony czołg. Jeszcze tak tylko pokażę wyniczek, żeby było wiadomo, że to właśnie był meczyk waszej dwójki. Jeżeli chodzi o obrażenia i kile i exp, ty i what the fuck tutaj przodujecie. No i jak widać też sporo przyjąłeś na klatę, 11 strzałów, ponad 3000 na klatę, ponad 5000 obrażeń. No i to właśnie propagujemy, żeby też, jeżeli jest taka sytuacja, to oczywiście warto pomagać graczom, którzy coś zrobili w grze, nie? No i w ogóle warto nie, najlepiej nie pisać tego siemka, na razie niech odpoczną od tego, ale tutaj akurat się z tym do końca nie zgadzam, bo Czesi piszą ahoj, inni tam po swojemu i jakoś wszystko jest w porządku, a jak Polak napisze siemka.pl, to musi to być coś złego. No tutaj musi po prostu ta Europa trochę zrozumieć, że nas Polaków po prostu jest o wiele więcej i ten promil tych graczy dziwnych jest większy niż na przykład w Czechach, czy chociaż w Niemczech też dużo gra w zasadzie, nie? No, tam jest trochę. Dobra, no to dziękuję i dzięki, że właśnie grasz fair i dalej propaguj dobre zachowanie w randomowych bitwach. Dziękuję. Jak chcesz kogoś pozdrowić, to możesz
teraz. No to chciałbym pozdrowić cały klan PK3 oraz mojego kolegę Grześka. Pozdrawiamy Grześka i cały klan PK3. Dziękuję za uwagę. Na razie. Cześć.